Cześć, witam Was na kanale X.com. Dzisiaj testujemy dla Was zegarek dla profesjonalistów. Głównym konkurentem tej firmy jest firma Garmin. Przed Wami Suunto 9 w wersji Baro Titanium. Zaczynamy sobie od wyglądu samego urządzenia i już widzimy, że mamy do czynienia z naprawdę konkretnym zegarkiem. To, co rzuca się w oczy, to bardzo duża koperta. Jest ona gruba i też duża. Dla osób, które lubią duże zegarki, jest to zaleta. Mi, mimo tego, że lubię duże sikory, troszeczkę to przeszkadzało. Zegarek jest toporny, natomiast jest też bardzo wytrzymały. Producent chwali się tutaj testem militarnym 810H. Ten zegarek jest też wodoodporny aż na 10 atmosfer, więc siłą rzeczy musi być dobrze zabezpieczony. Jest toporny, ale taki ma być, dlatego że ten zegarek ma przetrwać najcięższe próby outdoorowe na naszym ręku. Dodatkiem jest także materiałowy pasek, który według zapewnień producenta jest odporny na ścieranie. I rzeczywiście podczas testów nie zauważyłem, żeby w jakikolwiek sposób został uszkodzony. Mamy także aż 3 zabezpieczenia. Jedna klamra i 2 mocowania na pasek, które też dodają solidności temu zegarkowi. Natomiast to rozwiązanie nie przypadło mi do gustu, dlatego że podczas pracy przy laptopie ta klamra zahaczała często o budowę mojego laptopa i to mi przeszkadzało. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj wyświetlacz matrycowy. Producent zastosował taki wyświetlacz ze względu na długi czas pracy na baterii. Więc jeśli jesteś super fanem technologii i potrzebujesz AMOLEDa, no to wybierz coś innego. Tu ma się liczyć wskazanie. Nie masz tego dostać w super cukierkowym opakowaniu. Masz przeczytać konkretne wskazanie. I z takiego założenia wychodzi Suunto. Natomiast ten wyświetlacz jest dotykowy, więc możemy go obsłużyć za pomocą przycisków na bocznej obudowie lub po prostu naszego palca. W obu przypadkach responsywność jest podobna. Mamy do czynienia z taką responsywnością jak w zegarkach 10 lat temu, czyli po prostu takie wolne animacje. To jest takie wszystko toporne. Ma być to zegarek dla osób, które potrzebują naprawdę wytrzymałego sprzętu. No i ta charakterystyka tutaj pasuje. Obudowa jest wykonana z tytanu, jak sama nazwa wskazuje, a szkło to szafir, więc rzeczywiście ciężko ten zegarek uszkodzić, zniszczyć i to kolejny raz podkreśla solidność tego sprzętu, no i pewność, że nic mu się nie stanie. To, co ma charakteryzować Suunto, to hardkorowe możliwości outdoorowe. Mamy tutaj na przykład tryb wspinaczki. To nie jest zbyt częste wskazanie przy normalnych zegarkach. Jest także nawigacja skręt po skręcie. Za pomocą programu możecie wgrać do Suunto na przykład waszą trasę treningu czy biegu po lesie i zegarek powie wam, w którym momencie macie skręcić. Dodatek Baro w nazwie nie jest przypadkowy, dlatego że ten zegarek jest wyposażony w barometr. Dzięki temu jesteśmy w stanie uruchomić na przykład funkcję dla parolotniarzy i możemy odczytać, z jaką prędkością spadamy. Zaletą Suunto jest także 80 trybów sportowych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pomiar treningu jest w miarę precyzyjny, ale zdarzało mi się zgubić pomiar tętna. I to mnie dosyć mocno zaskoczyło, dlatego że równolegle testowałem Mi Banda 6 i Mi Band 6 precyzyjnie mierzył to tętno, a na wykresie z Suunto to tętno jest czasami zaburzone. Jak widzicie na załączonym obrazku, czasami zdarzy się taki spadek tętna, to jest ten moment, w którym Suunto po prostu niepoprawnie zmierzyło moje tętno. Natomiast całościowo zaletą jest na pewno to, że możemy używać tego zegarka w trybie ciągłym z GPS-em 25 godzin, więc to jest coś innego niż zwykły smart zegarek. Jest także dedykowany tryb wycieczka, który pozwala nam na 7 dni użytkowania GPS-u po prostu na jakiejś wyprawie. Więc automatycznie Suunto jasno mówi, że ten zegarek jest stworzony dla osób, które po prostu lubią hardkorowe przygody. Jeśli chodzi o wyświetlanie powiadomień, to raczej jest dodatek. Suunto na tym się nie skupia. Oczywiście Suunto jest w stanie wyświetlić nam powiadomienie. Co najważniejsze, obsługuje polskie znaki, nie obsługuje emotek. Natomiast powiadomienia są wyświetlane w jasny, prosty sposób i sygnalizowane takim dźwiękiem jak w starych zegarkach z odpustu. I to jest akurat duża wada. Ja rozumiem tą toporność, ale w dobie nowoczesnych dźwięków przyjemnych dla ucha takie piknięcia jak starego kalkulatora po prostu mogą troszeczkę irytować. No i na przykład podczas użytkowania go w biurze Mateuszowi przeszkadzał ten dźwięk i kazał mi go wyłączyć, więc jeśli komuś zależy na fajnym dźwięku z powiadomień, no to Suunto się tutaj nie sprawdzi. Na pewno dużą zaletą jest także możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń do pomiarów naszej aktywności fizycznej. I tak do Suunto podłączycie na przykład pas mierzący puls i Suunto bez problemu się z nim skomunikuje. Zegarek jest dość toporny i toporną ma także aktualizację. Nie aktualizujecie przez aplikację, tylko za pomocą waszego komputera. To nie ukrywam, że trochę irytuje, dlatego że jest po prostu procesem wolnym, a dodatkowo kiedy siedzicie w lesie i chcecie zaktualizować swój zegarek, no to zasadniczo nie nosicie w plecaku ze sobą laptopa. Więc za aktualizację daje raczej dużego minusa.
Jeśli jesteśmy już przy aplikacji, jest ona dość prosta, nie zawiera zbyt dużo informacji, natomiast Sunto chwali się tym, że jest w stanie współpracować z innymi aplikacjami. I rzeczywiście aplikacje firm trzecich sprawdzają się tutaj znacznie lepiej przy czytywaniu po prostu aktywności z tego zegarka. Co ciekawe, Sunto nie komunikuje się z aplikacją Zdrowie na iPhone, więc to jest duża wada. Natomiast w samej aplikacji nie odczytacie zbyt dużo waszych wyników, raczej podstawowe informacje, które także możecie odczytać na zegarku. Natomiast jeśli chcecie się podzielić swoimi wynikami, raczej skorzystajcie z zewnętrznych aplikacji. Jeśli chodzi o komunikację, to Sunto tutaj jest jednym z liderów, no bo komunikuje się praktycznie z każdym. Jeśli chodzi o ładowanie naszego Sunto, robimy to za pomocą magnetycznego klipsa z 4 pinami, który wpinamy na spodzie zegarka. Niestety ładowarka jest dedykowana. Jeśli ją zgubicie, no to macie pecha. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, w trybie normalnym, czyli powiadomienia z telefonu komórkowego i podstawowe mierzenie naszej aktywności, czyli kroki plus tętno, zegarek wytrzyma Wam około 7 dni. Mamy możliwość włączenia ekstremalnego trybu pracy tylko z godziną, wtedy zegarek wytrzyma 14 dni. Natomiast jeśli robicie hardkorowy trening z GPS-em, to wytrzyma on minimum 25 godzin, a maksymalnie 170 w zależności od tego, jaki tryb pracy wybierzecie. Podsumowując, jeśli szukasz hardkorowego zegarka, który zmierzy aktywność fizyczną, której nie zmierzy inna smartopaska czy inny zegarek, no to warto pochylić się nad Sunto. Natomiast uważam, że Sunto nie jest aż tak precyzyjne jak Garmin. Brakuje mu troszeczkę do Garmina, jeśli chodzi o chociażby aplikacje, możliwość płacenia zegarkiem, bo Garmin Pay jednak jest, tutaj żadnej płatności nie doświadczycie, brak możliwości odpowiadania na powiadomienia, dość wysoka cena, która rozumiem jest podyktowana dobrymi materiałami i wytrzymałością tego zegarka, natomiast żeby kupić Sunto, wydaje mi się, że musicie mieć konkretną potrzebę, żeby używać zegarka, chociażby podczas wspinaczki, skoków spadochronowych itd., a nie tak po prostu jako bardziej zaawansowany zegarek sportowy. Więc jeśli jesteś w grupie docelowej, Sunto sprawdzi się świetnie, natomiast kiedy szukasz uniwersalnego zegarka, raczej rozejrzyj się za czymś innym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji i dajcie mi znać, co sądzicie o Sunto 9. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. No a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!